Witam Was wszystkich, tych, którzy są szczególnie zainteresowani tym, jak nagrywam filmy z tak dobrą jakością dźwięku, gdy lecę na motoparalotni, a silnik mi zakłóca bardzo głośno dźwięk, a jednak mowa moja jest bardzo wyraźna i czysta. I tutaj wiele pytań było w związku z tym, dlatego też pomyślałem, że nagram jakiś taki filmik, gdzie powiem, jak ja tą sprawę rozwiązałem, jak rozwiązałem problem nagrywania dźwięku, mojego dźwięku, mojej mowy na kamerce, którą umieszczono mam no, w różnych miejscach. Jak wygląda sytuacja? Otóż przede wszystkim najważniejsza rzecz. Należy zastosować mikrofon tak zwany różnicowy. Są to mikrofony używane głównie w tych miejscach, gdzie jest bardzo duży poziom hałasu. Nie zapomnę, kiedyś gdzieś tam ze złomu, z demontażu, z demobilu udało mi się pozyskać mikrofony takie od pań, które pracowały na centrali telefonicznej. I mikrofony te próbowałem gdzieś tam do celów swoich krótkofalarskich używać, ale no niestety nie nadawały się, bo miały słabą czułość po oddaleniu od ust na centymetr, na 2 centymetry prawie już nic nie było słychać i stwierdziłem, że one się nie nadają do użytku. Gdzieś tam w jakimś tam odstępie czasowym, dość długim, po prostu gdzieś poginęły, wyrzuciłem je, twierdząc, że są nieprzydatne. A to były właśnie mikrofony różnicowe i one właśnie służyły do pracy w dużym poziomie hałasu. Mikrofony, które właśnie używały panie na centralach telefonicznych, to były mikrofony różnicowe. W tej chwili mikrofony różnicowe, które można gdzieś tam dostać, kupić, to są mikrofony różnicowe, które pochodzą z demobilu, a więc z jakichś tam powiedzmy źródeł wojskowych. No i tutaj ja stosuję tego typu mikrofon. Jest to mikrofon produkcji angielskiej. No dość dobrze pracuje, jak słyszycie. Oprócz tych mikrofonów, które gdzieś tam są w wolnym rynku, są produkcji radzieckiej i polskiej jeszcze mikrofony. Mam jedną sztukę, już nie pamiętam, to jest chyba produkcji radzieckiej, ale go nie testowałem. No niemniej nie można stosować mikrofonów innych poza tymi, czyli mikrofonów pojemnościowych, dynamicznych, które są używane dość powszechnie w elektronice. One się kompletnie do tego celu nie nadają. Przetestowałem. Dźwięk, poziom dźwięku, hałasu całkowicie przykrywa naszą mowę, a więc tylko tego typu mikrofony. Ale jak ja to wszystko tutaj podłączyłem? A więc mikrofon również tego typu, identyczny mikrofon jest zastosowany w moim kasku do latania. To jest ten mikrofon. I oryginalnie zaprojektowałem to tak, zresztą dość typowe we wszystkich chyba kaskach tego typu rozwiązanie. Mikrofon ten jest połączony z radiotelefonem i w zasadzie miał służyć jako tylko wyłącznie sprzęt do nawiązywania łączności radiowej, do rozmów radiowych i ten mikrofon po podłączeniu poprzez tą wtyczkę do radiotelefonu spełniał swoje zadanie bardzo fajnie, bo czysto ładnie było mnie słychać przez radio, zresztą wielu kolegów ma podobne rozwiązanie. Ten sam mikrofon, dokładnie ten mikrofon postanowiłem podłączyć do kamery. Do kamerki stosuję dość popularne, tanie kamerki produkcji firmy Eken, ale niestety one nie posiadają gniazda i gniazdo to trzeba dorobić pod mikrofon. A więc zastosowałem, gdzieś udało mi się z moich tych takich zapasów starych znaleźć takie malutkie gniazdo, które jednocześnie rozłącza mi mikrofon, który jest wewnątrz tej kamerki, czyli mogę używać tą kamerkę tradycyjnie, a po podłączeniu w to gniazdo mikrofonu mogę używać mikrofon jako zewnętrzny, właśnie ten różnicowy. Cała rzecz polegała na tym, no trzeba było kamerkę rozebrać, wywiercić malutki otwór i to gniazdo w środku podłączyć. No i tutaj to jest zadanie dla elektroników, dla elektryków. No, myślę, że sobie z tym bez problemu poradzą, ale no jest to taki trochę delikatny zabieg, bo jak wiadomo elementy kamerki w środku są dość małe, delikatne, można przy okazji coś uszkodzić, a więc należy to zrobić bardzo,
ostrożnie i dokładnie, żeby to wszystko pasowało. Także po zamontowaniu gniazdka mam dostęp już do kamerki, do możliwość podłączenia tego mikrofonu. W związku z tym, no dalszy krok, co dalej? No, zrobiłem to w początkowej wersji w ten sposób. Zastosowałem, no jedną obudowę poświęciłem, wywierciłem tutaj otworek, z tym, że można też zastosować kamerkę bezpośrednio w uchwycie, który gdzieś tam mam też w komplecie i zamontować bez tego, ale jednak któregoś razu mi się obiekt trochę gdzieś tam przerysował i stwierdziłem, że jednak będę używał obudowy tego typu. No i po obsadzeniu w kasku mikrofon ten, który tu jest, podłączam przy pomocy przewodu do mojej kamerki. O, i w zasadzie w tej chwili mam zestaw do nagrywania obrazu i dźwięku, że tak powiem, w kasku. Także kamerka rejestruje mi lot, jednocześnie korespondencję, którą nawet prowadzę właśnie przez radiotelefon z innymi osobami, jak również moje komentarze są nagrywane na kamerce. Jak to zrobiłem, jak to podłączyłem? No sprawa jest banalnie prosta. Nic tutaj nie ma skomplikowanego. Otóż w tej obudowie słuchawki jest podłączony mikrofon. No i ten mikrofon tutaj kabelkami wędruje poprzez kask do drugiej słuchawki. Tu jest podłączenie już bezpośrednio na radiotelefon do gniazda, ale całe podłączenie tego mikrofonu jest w tej słuchawce. I podłączenie tego kabelka, który umożliwia właśnie podłączenie kamerki. Wewnątrz ten przewód, ten, który tutaj widzicie, jest połączony bezpośrednio z mikrofonem. No może nie bezpośrednio, bo należy pamiętać, że mikrofony, które używane są w tego typu kamerkach i nie tylko w urządzeniach innych, to są mikrofony pojemnościowe i one potrzebują zasilania, a więc na końcu tego przewodu, jeżeli jest bezpośrednio podłączony do kamerki, jest jakieś tam napięcie. W związku z tym niewielkie, bo niewielkie, ale należałoby je w jakiś sposób odizolować od pozostałych elementów, które tutaj mam w tym kasku. W związku z tym tutaj, w tej obudowie tej słuchawki, ten przewód, który wchodzi do środka, jest podłączony z tym mikrofonem przez mały kondensator pojemnościowy, elektrolityczny, o pojemności około 10 mikrofaradów. No jednocześnie obcina nam niskie tony, a więc już jakieś tutaj przysłowiowe basy nie wchodzą, jeśli chodzi o nagrywanie na kamerkę, tylko to, co jest potrzebne, żeby mnie dobrze usłyszeć. Ale należy zwrócić też jedną uwagę, kondensator ma być podłączony z biegunowością, tak żeby go podłączyć zgodnie z tym napięciem, które wchodzi na mikrofon, bo mikrofon jest zasilany, a więc tu należy na to uwagę zwrócić. A więc po podłączeniu tego wszystkiego mam jakby już zintegrowany rejestrator do lotu z nagrywaniem dźwięku i obrazu. No ale nagrywam też bardzo często w opcji selfie sobie tutaj, wyciągając powiedzmy kamerkę na większą odległość. I jak to robię? No przygotowałem sobie drugi tutaj taki, już wcześniej pokazywałem. Ściągnąłem gumeczkę z tego mikrofonu. No przygotowuję sobie po prostu mikrofon z tym kabelkiem. No jest to trochę kłopotliwe, bo znowu gdzieś się tam plączę podczas lotu jakiś następny kabelek. No niemniej przygotowuję sobie taki zestaw do nakrywania. No i kamerkę umieszczam tutaj w tej obudowie, z tym, że bardzo często stosuję też bez obudowy, mam taki uchwyt nie za każdym razem i następuje, no co, no podłączam po prostu kabelek do tej kamerki i mikrofon sobie umieszczam tutaj przy tym drugim mikrofonie, po prostu przymocując go, także nawet go, powiem, specjalnie nie widać, jeżeli go tutaj przymocuję do tego jakimś tam delikatnym czymś, żeby nie uszkodzić tej gąbeczki. I tutaj mam wtedy dwa mikrofony, ale powiem wam, że to rozwiązanie z tym kabelkiem dodatkowym było dość niewygodne, dlatego zastosowałem ostatnio kabelek, który łączy mi kamerkę. Oczywiście wtedy
wtedy kamerka, no to może kamerka jedna jest na kasku, no i ta druga kamerka, która jest w tej obudowie, jest łączona nie przy pomocy drugiego mikrofonu, tylko mam jeden dalej mikrofon, ten sam mikrofon, ale ten mikrofon łączę po prostu poprzez taką przejściówkę z tym mikrofonem. Tworzy to zestaw, znowuż mikrofon i kamerka na tym wysięgniku. Tak to mniej więcej wygląda. Można też użyć, aczkolwiek tego nie stosowałem, bo mam tutaj kamerkę jeszcze taką jedną. Przesunęło mi się tutaj trochę. Kamerkę Git 2, która ma oryginalnie już gniazdo pod mikrofon, gdzie można mikrofon podłączyć. O. I podobnie analogicznie jak do tego, co pokazywałem wcześniej, zastosować. Z tym, że znowu zaznaczam, że mikrofon ten, który tutaj jest w tym zestawie, no niestety nie nadaje się. Trzeba go wymienić po prostu na mikrofon tego typu, zamiast tego pojemnościowego należy użyć ten mikrofon różnicowy. No i w gąbeczkę włożyć, żeby było ładnie. Stosując to, któregoś razu te wszystkie kabelki, te wszystkie połączenia, stwierdziłem, że można jeszcze inaczej. A więc wróciłem jakby do pierwotnego pomysłu, bo tak naprawdę ten zestaw miał mi nagrywać tylko i wyłącznie mnie na kamerkę. O. I stwierdziłem, że w tym zestawie spróbuję jeszcze coś innego wymyśleć. A więc drugą kamerkę zainstalowałem tradycyjnie na tym wysięgniku i po prostu sobie nagrałem film, komentarz, komentując go, z tym, że komentarz był nagrywany na tej kamerze. A później co zrobiłem? W momencie, gdy montowałem film, wziąłem ścieżkę dźwiękową z tej kamery, zsynchronizowałem z nagranym filmem i też bardzo fajnie to wszystko wyszło. Dziękuję. Myślę, że tych kilka informacji się Wam przyda i każdy będzie mógł pomyśleć, jak u siebie to teraz zrobić. Dziękuję. Na razie.